Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki. Wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną. Jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamajskim w Rosji. Początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować 2 główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą związków, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom.
sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę, istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę Salversanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. A odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmów. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii, nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane i takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch
opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Dichem, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Dichem pobrał te próbki tej pleśni i zastosował tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie. Zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak Penicillium notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia, trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka.
Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hain i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne, doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hain oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która dość powszechnie, była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, a więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe jak streptomycyna, czy makrolidy jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ustało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej, dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie, czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków.
Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. Pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ścianę komórkową o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo z komórek bakteryjnych odpłukany. I dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe, stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy,
to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej, czy też ssaczej, enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to
zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie Penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie Penicillium notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt chowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kieleczczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2009 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma,
Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych, także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX i do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich obrządzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie owrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy tych dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej
żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki
jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Może skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm, stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. To znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność na antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym.
Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków, natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami, jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami, dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze, mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości helatujących.
czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie, więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia,
to wydaje się, czy badania wskazały, czy wyniki badań wskazały, że ta flora bakteryjna jest zmieniona i przypomina ona raczej florę, czy skład mikroflory miejsca urodzenia, najczęściej szpitalu. Czyli osób, które miały kontakt w szpitalu, z dzieckiem w szpitalu, także pomieszczeń, w których to dziecko przebywało. Ostateczny skład mikrobiomu, czyli tej całej flory bakteryjnej, ustala się między pierwszym a drugim rokiem życia. Czyli wszelkie podawanie antybiotyków, wszelka chemioterapia w tym okresie życia w sposób szczególny wpływa negatywnie na kształtowanie się flory bakteryjnej. A badania ostatnich 15-18 lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie między innymi produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się lepszym polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu.
Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego. W wyniku czego, w wyniku takich zmian w składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do rozszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. No i taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnym za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania przeprowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli...